Cześć, witam Was w Rabi Retrogralnia. Dzisiaj zrobimy mały let's play z gry, myślę, że dość ważnej w historii rozgrywki. Będzie to Pitfall na Atari 2600. Będzie to let's play, a nie tak recenzja bym powiedział. Nie nazwę tego recenzją, dlatego wszystkim, że w tą grę strasznie lamię, więc chyba za krótko będę w nią grał i za blisko dojdę, żeby móc ją jakoś obiektywnie zrecenzować. Natomiast chciałem pokazać Wam, jaka to jest gra. Pewnie większość z Was w nią grała, ale może niekoniecznie na Atari 2600. A tak naprawdę jest to jeden z dość ważnych tytułów, bo podobnie jak słynny River Raid, także została stworzona przez Activision oryginalnie na konsolę Atari 2600. W czasach, kiedy w ogóle tworzenie gier na konsolę, nie przez producenta konsoli, było czymś niezwykłym. Przecież Atari się procesowało z Activision o to, jak Activision śmie wydawać gry na ich konsole. Wtedy nie było jeszcze odpowiednich lockchipów czy innych sposobów, żeby zablokować. No i jakaś firma sobie wymyśliła, że będzie tworzyć gry na Atari 2600 i zaczęło je tworzyć. Zresztą pewnie, jeśli dobrze pamiętam, Activision założyli, byli pracownicy Atari, więc poszli na swoje. No i powstały takie perełki jak River Raid czy Pitfall. Ogólnie typowa konstrukcja kartridża do Atari, ale z dodatkiem od Activision takie, nie wiem, czy to miał być uchwyt, czy tylko wizualne wyróżniania. Chyba uchwyt, żeby łatwiej się wkładało. Niestety chyba nie da się tak łatwo z samej naklejki odróżnić, czy kart jest brytyjski, czy kart jest amerykański, czy europejski. Przynajmniej nie z tej naklejki, nie ma tutaj nic, co by sugerowało. A, jest podtytuł, nawet nie wiedziałem. Pitfall Harris Jungle Adventure. O, czyli tu już coś więcej się ma dowiedzieć. Tak, możemy z naklejki zobaczyć, że kolory nie były właściwe. Jeszcze raz, powinno być generalnie u góry zielono. Pitfall w zasadzie jest platformówką, jakimś prekursorem platformowych tak naprawdę, takich bardziej rozbudowanych, wieloekranowych czy scrollowanych, no bo platformówki wiadomo były od czasów Donkey Konga i podobnych całkiem popularne, ale ta akcja się działa cały czas na jednym ekranie. Tutaj mamy gościa, który chodzi i skacze. Przy okazji dziękuję Borgowi za najgorszy joystick, chyba jaki zrobiło Atari, jeden z gorszych joysticków na świecie, więc mam jakąś wymówkę dla mojego lamienia. Kolorki mogą być trochę dziwne. Wydaje mi się, że to, po czym chodzimy, to jest las i powinno być zielone. Najprawdopodobniej jest to kartridż amerykański, a jak część z Was pewnie wie, kartridże amerykańskie działają na europejskim Atari 2600. Wszystko jest pięknie, tylko kolory są, paleta kolorów jest po prostu inna. Przez to większość z ludzi grających w młodości na klonach Rambo w River Raid nie sądziło, że River Raid tak naprawdę jest zielony, bo kolory były zupełnie inne. Więc zagramy sobie tak, jakby to było na Rambo. Chodzimy, biegamy, u góry mamy timer, więc chyba całą grę trzeba przejść 20 minut, podobnie jak w Prince of Persia. Mamy 2000 punktów i o dziwo tych punktów, jeśli dobrze załapałem logikę, nie będziemy zyskiwać, a tracić za takie rzeczy jak wpadnięcie do dziury. Od razu dla mnie zagadka, czy po tej drabinie mogę zejść, czy tak naprawdę nie należy na dół schodzić w ogóle i to jest tylko kara za wypadek. O, czekajcie, czy teraz mi się wydaje, czy spadłem bez punktów? A, chyba muszę trafić idealnie w drabinę. Przy okazji się czegoś nauczymy. Ajko. Ostatnia próba i idziemy dalej, żeby Was nie zanudzić. No. Mamy jakąś przeszkodę, nie mam pojęcia, co to jest, ale wiem, że nie należy na to wchodzić, bo jeśli wyjdziemy, to tracimy gwałtownie punkty. I jakaś inspiracja Donkey Kongiem. Udało się przeskoczyć. I kolejne beczki. No nie ma chwili spokoju. Podejrzewam, że jak punkty dojdą do zera, to gra się kończy. Skaczemy. Jest liana. O! A tak, wpadnięcie do tej dziury, nie wiem, z wodą czy z czymś, powoduje stratę życia. Widać, jak zniknęła pałeczka z lewej strony ekranu, więc... Yeah! Przeskoczyłem, ale cały czas mnie atakują. No gra, jak większość produkcji z tamtych czasów, nie jest banalna. Wydaje mi się, że jest jedną... Okej, trzeba skakać, jak krokodyle mają zamknięte pyski. Są to raczej krokodyle, chociaż są niebieskie, ale jak mówię, to raczej wynika z problemu kolorów. O, udało się, chociaż... A, może trzeba skoczyć na łeb poza pyskiem, to już wystarczy. I atak zmasowanych beczek. Może w tym momencie wpadnięcie do dziury nie jest złym rozwiązaniem. I chyba będzie straciłem punktów. Ciekawe. Czyli do takich dziur wpadać można. I mamy skorpiona, z którym nie należy się zbyt blisko spotykać.
Sorry, game over. Najwyraźniej pamięci już nie starczyło nawet na zrobienie planszy game over, jak to często na Atari, ani planszy tytułowej. Widzicie w ogóle, no, cała informacja o producencie jest zawarta już na planszy gry. Spróbuję chwilkę się wczuć, bo podobno jest to naprawdę dobra gra. Jest uznawana za jeden z najlepszych tytułów na Atari 2600 i ogólnie jeden z tytułów, który miał duży wpływ na rozwój rozgrywki, rozwój elektronicznej rozrywki. Natomiast szczerze mówiąc nie ujmuje mnie tak bardzo jak River Raid, który od samego początku jest fantastyczny i także na Atari 2600 nic nie traci ze swojej mechaniki. Tu jest troszeczkę trudniej. Może po prostu gra jest zbyt ambitna. Jest. I prosto na beczkę. Teraz wyczekujemy. No to nie ma się obijania. Czyli na głowie też nie stoimy, jak się krokodyl otwiera. Już widzimy, że za daleko nie dojdę. Prawie. Więc jak mówiłem, to nie jest recenzja. Więc nie musicie zobaczyć zbyt odległych plansz tej gry. No ale jeszcze spróbujemy odrobinkę. Może ktoś, jeśli będziecie chcieli, może ktoś z nas, kto w tą grę potrafi grać, jeśli ktoś taki jest, dojdzie trochę dalej kiedyś. O, da się przechodzić dwie beczki naraz, tego nie zauważyłem. Myślę, że jest to dość... Nie ma tu w zasadzie platform, ale mechanika rozgrywki jest typowo platformowa, w sensie wyczucie punktu, skok danej akcji, bardzo dobra synchronizacja, no i chyba też uczenie na pamięć, bo wygląda na to, że wszystkie wydarzenia się po prostu powtarzają zgodnie z zapisanym zasadami. Dobra, tym razem to była chyba wina joysticka. Przeżyłem. Dobrze, może to odcinek potraktować jako komediowy, jak lamić w Pitfalla. Borg powinien tutaj za kamery robić śmiechy publiczności. Ale chyba nie potrafi. Ostatnia próba. A jak nie, to jestem pokonany przez krokodyle. W sumie ta gra byłaby ciekawym rozwiązaniem na speedrun. Muszę zobaczyć, zapewne takie speedruny na YouTubie są. Grafika i dźwięk typowe dla Atari. Powiedziałbym nawet, że jak na Atari nie jest źle. Jest mało sprite'u, więc nic nie miga, co mnie akurat w niektórych grach właśnie dość mocno denerwuje na Atari, że kwestia wielu sprite'ów więcej niż obsługuje gra, jest obsługiwana poprzez migotanie. Tutaj jeszcze chyba nie widzieliśmy więcej niż 3 sprite'y naraz, więc nie mają z tym za dużego problemu. Ale jak ja to zrobiłem? Udało mi się wejść na drabinę. Niestety nie wiem jak. O, pierwsze moje pokonanie skorpiona. I co? I drugie. Czyli jednak krokodyle można. O, nie można. Czyli generalnie zejście pod ziemię nie służyło niczemu. No cóż, gra potrafi być nieco perfidna. Zostało jedno życie. I mamy kobrę. Zakładam, że powinniśmy się z nią nie spotkać za blisko. I kolejna pułapka. Nie wiem, czy są ruchome piaski, czy co to miało symulować. Chyba znaleźliśmy skarb. Zdaje się, celem tej gry jest znajdywanie skarbów. Więc zaczęliśmy ten cel realizować w końcu. No i już doszedłem trochę dalej niż sądziłem. I myślę, że zaraz będzie to koniec. Ale jeszcze jedną planszę zobaczymy. Jest to typowa zręcznościówka do zręcznościowego kwadratu generalnie, czyli piękna synchronizacja wszystkich ruchów, skoków, gra na pamięć.
Myślę, że dla gracza właśnie oczekującego czysto zręcznościowej mechaniki i chcącego włożyć dużo czasu w powtarzanie, robienie tych samych czynności, no to jest dość typowe dla tamtych gier. Można się przy tym dobrze bawić, natomiast no, dla mnie ten tytuł jest jednak jednym z tych, przy których nie zestarzały się aż tak dobrze i ten sposób gry no, mnie po prostu aż tak bardzo nie wciąga, ale polecam, spróbujcie, gra dość popularna, nie jest droga, warto spróbować i zagrać samodzielnie. Dziękuję. Z tej strony Frabi, Retrogralnia.